Czyli witajcie. Dziś będzie szybki unboxing. Jeżeli chcecie, żeby w przyszłości pojawiały się tego typu dziwne projekty, no to wiecie, co trzeba zrobić. A teraz zaczynamy. Przechodzimy do fazy drugiej. To chyba wiecie, co to jest. Oto będę robił półkę testową na LEDy. W moim pokoju jest mało miejsca, także wygospodarowałem w warsztacie taki metrowy odcinek. No i tu zaraz będę kombinował i półeczki jakieś zrobię właśnie do testowania tych LEDów. Wstępnie skrzynka jest przygotowana. Będziemy kombinować z oświetleniem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To skrzynka złożona za 0 zł z materiału, które skombinowałem z jednego miejsca. Nikomu niepotrzebne, a mnie akurat się przyda. Także tutaj będą wchodzić dwie skrzynki akurat, no i tu do góry podczepię oświetlenie. Także zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Jestem optymistycznie nastawiony. Dziś udało mi się zgarnąć część jakichś starej szafy i tu między innymi drzwi okienne z lustrem, także jestem strasznie zadowolony z tego powodu, bo gdybym miał kupić elementy na taką szafę lub kupić samą szafę, to kilkadziesiąt euro by wyszło, a tak elementy są z drewna litego, no tylko ta płyta z tyłu jest. Ale na to też jest plan, także wszystko będzie dobrze. Będzie zabezpieczone. Generalnie ta szafa ma spełniać swoją funkcję, a nie być ładna. Jeszcze tutaj kwestia półek, wysokości półek. Właśnie mam dylemat, czy zrobić na 3 półki, czy na 2. No bo jakaś odległość od tego światła musi zostać zachowana, żeby potem nie przypalało roślin. No nic, się pokombinuje, się popróbuje i będziemy wiedzieć, jak to trzeba zrobić. No, tu teraz szafę opatulę taką folią trochę. No to jest na razie jedyny koszt, jaki poniosłem. Ona kosztowała około euro 70, no 6-7 zł liczmy. Także do roboty. No tu już wstępnie wyłożyłem folię aluminiową, żeby folia sobie odbijała światło z LEDów. A tutaj zainstaluję krzemową lustrzaną osłonę grzewczą, znalezioną z starej szafy, ale to fajnie brzmi. Tu teraz wstępnie zrobimy sobie pomiary, ile te LEDy jedzą prądu. To jest taka żarówka przeze mnie przygotowana. 8,7. Troszkę na odwrót. Dobra. Ta żarówka miała 9 W. Teraz sprawdzimy LED biały. 30 W, czy widać? 29. Generalnie na opisie zakupu było podane, że 75 W, czyli moc rzeczywista jest 30 W, a teoretyczna 75. Teraz sprawdzimy drugi LED. 24 W, także troszkę mniej. Też w opisie zakupu było zaznaczone, że ten LED pobiera, że ma 75 W mocy. Jak tu widać, 24 W. Za chwilę przejdziemy do następnego LEDu, tylko muszę zrobić do niego jakieś podłączenia. Natomiast LED numer 3 ma teoretycznie 62. Podłączam. No, niemożliwe jest podłączenie, bo wtyczka jest nie tego z niemieckiej wynalazki. Może inaczej. No, w każdym bądź razie przedłużacz do przedłużacza, żeby podłączyć. Warunki polowe, brak miejsca. Jest 55 W. Nie wiem, czy to będzie widać. 54, 53,8. No, jest power. Ten LED ma 6500 kelwinów,
Także wziąłem go i go chcę również przetestować. No biały LED teoretycznie powinien mieć 60 W, no ma trochę poniżej, jakieś 10%. Dobra, czas zabrać się za drzwi. No już finalnie dyskoteka gotowa. Teraz tylko jakieś roślinki powsadzać i testować, które światło będzie najlepsze. Jak się spodobało lub pomogłem, zostaw łapkę, suba. Pozdrawiam.